dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w najgorsze podróbki Rainbow Friends Chapter 2 na telefon. I jeżeli tak jak ja nie możecie doczekać się chapteru 2 do Rainbow Friends, to zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łap w górę. A jednocześnie przypominam, że jeżeli jesteś nowym widzem i jeszcze nie kliknąłeś czerwonego przycisku subskrybuj, to zrób to teraz, a otrzymasz powiadomienia o wszystkich najnowszych filmach na temat chapteru 2 Rainbow Friends. Napiszcie w komentarzu hashtag czekam, jeżeli czekacie na chapter 2 Rainbow Friends. Rainbow Friends Blue Monster. Nie daj się zwieść tęczowym przyjaciołom, niebieskiej twarzy przyjaznej potworom. Są przerażające. Zobaczcie, jaka ogromna liczba pobrań. 100 tysięcy. What? Rainbow Friends Jumpscare? Chwila, to nawet nie jest gra. Możemy sobie wybrać jumpscare, który nas przestraszy? Co to jest? What the heck? What? Wait, co tu się właściwie wydarzyło? Zobaczmy zielonego. O, ktoś po prostu nagrał filmik, jak dostaje jumpscare'a i to ma 100 tysięcy pobrań? Sprawdźmy w takim razie fioletowy jumpscare. Wow, to było szybkie. A pomarańczowy? Co jest grane? Jakie to jest krótkie? O co chodzi? Oceń tę aplikację. Oceniam ją na jedną gwiazdkę. Porażka. Rainbow Friends Chapter 2 Red, czyli będzie nawiązanie do czerwonego naukowca. Jedziemy do dziwnego świata. Przerażający tęczowi przyjaciele. Rozdział 2. Wciąż po tobie. To zdanie totalnie nie ma sensu. Pobrania 10 tysięcy. Po screenach wygląda nawet ciekawie. Uuu, loading screen. Ej, jest różowy tęczowy przyjaciel. Oj, oj, oj. Rainbow Friends Horror Jumpscares. Nie! Dlaczego? Dlaczego? Ale chwila, mamy tutaj kilka innych jumpscare'ów, więc sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądał jumpscare żółtego. Zaakceptuj reklamy. Okej. O, o, o! Wow, to jest po prostu nagranie z Robloxa. O Boże, o Boże. Różowy? Tak, to są po prostu nagrania z Robloxa. Czemu ktoś tworzy takie gry? Nie rozumiem tego. Moja ocena to jedna gwiazdka. Przykro mi bardzo, opublikuj. Rainbow Friends 2 Horror Game i Huggy Wuggy na awatarze. Czy jesteś znajomy? Kolejna zabawa. Świat Rainbow Friends, rozdział 2. O, screenshoty z gry wyglądają bardzo zachęcająco. Poziom trudności. Weźmy sobie easy. Easy mode. Grandma and grandpa are very slow. Dziwne. Loading. O, o, gdzieś jesteśmy zaciągani. Ej, zaczyna się całkiem nieźle. To jest pierwsza gra dzisiaj, która naprawdę wygląda ciekawie póki co. Tak więc, hello. Ktoś nas wita. Jest. Czy to jest Blue? What the hell is going on here? Ewidentnie widzę nogi Blue, ale nie możemy się w żaden sposób przemieszczać. Ta gra jest totalnie zepsuta. Nawet się w nią nie da zagrać. Moja ocena to jedna gwiazdka. Tragedia. Tragedia. Rainbow Craft Hide and Seek. Weź oddech i biegnij. Ucieknijmy od szalonego potwora w tym pokoju grozy. Milion pobrań. Ocena 4,4 gwiazdki. 898 opinii. A screeny mówią same za siebie. Będzie to coś naprawdę kozackiego. Jesteś Blue. Wow, to jest jedna z tych gier, gdzie po prostu... wygrałem. Dostałem grab pack. Jej! Jest i Blue. Ej, ta podróbka to jest pierwsza podróbka w dzisiejszym odcinku, w którą mogę zagrać, ale ten grab pack nic nie robi. A wygrałem! Jej! Czy mogę już zagrać jako Blue? Tak, chcę zagrać jako Blue, ale żeby zagrać jako Blue muszę mieć odpalony internet. Znowu gram jako Blue. Lecimy zaraz was wszystkich tutaj. Patrzcie, mały impostor. Bęk! Czy ty jesteś po mojej stronie, mały impostorze? O co chodzi? Czy ja mogę... Tak, on jest po mojej stronie. Dobra, tak więc rozwalamy wszystkich. Gram jako Blue. W końcu mogę sobie pograć w jakieś podróbki. W końcu się udało. Co to jest? Baby in yellow? Piesek inny Blue? Co tu się dzieje? To jest totalny chaos. Totalny chaos, ale zaraz wszystkich tutaj pokonamy. Tak więc siemano. Ale mu tutaj przydzwoniłem. Pięknie. Mami long legs? What the hell? Co tutaj się dzieje? Wygrałem. Wygrałem. Po prostu wygrałem. O kurczę, patrzcie, jest Blue i Purple. Co jest grane? Dobra. Wygrałem. Możemy zagrać jako green? Podoba mi się to, ale musimy obejrzeć reklamę. Jestem zielonym tęczowym przyjacielem. No to lecimy, jazda. Zaraz was tutaj wszystkich pokonam. Co jest grane?
nawet mam dźwięki jak zielony tęczowy przyjaciel. Pięknie. Podoba mi się to. Ej, to jest całkiem fajna gierka, nie ma co ukrywać. Jest to podróbka, ale zważcie na to. Mamy możliwość w ogóle zagrania. Tu jest Daddy Long Legs. Halo, Daddy Long Legs, co ty robisz? To nie jest ta gra. To miało być gra o Rainbow Friends, a nie o Poppy Playtime. Jaki tu... Freddy, siema. Co to jest grane? Ta gra jest totalnie dziwna, ale daje dużo fanów, więc to chyba jest najważniejsze. Było całkiem zabawnie, więc oceniam grę na 3 gwiazdki z 5. Rainbow Friends Rope Game. Rainbow Friends z fantastyczną, ekscytującą rozgrywką Monster Rope. 10 tysięcy pobrań. Gra typu akcja. Po screenach widać, że to jest jakaś kopia GTA, w której możemy zagrać jako Blue. Ej. Mamy do wyboru Blue, Green albo Orange. Z tego co widzę, Green i Orange kosztują pieniążki albo reklamy, więc przetestujemy sobie Blue. Wow, lecimy! Patrzcie na to! Super bohater Blue z Rainbow Friends nadlatuje w podróbce GTA! Lecimy na miasto! Siemano! Co jest? Mam laser w oczach? Co? O co tu chodzi? Z jakiś sandbox? Halo! Halo, typie! Chłop mnie motorem rozjechał! O, ale tu się dzieje, tu można po prostu... To jest taka nawalanka trochę, ale ciekawie, że możemy grać... Czemu mnie wszyscy atakują? Halo, stickmeni, przestańcie mi atakować. Out of energy, do you want to... Reklama? Ja nie chcę reklam. Zostawcie mnie! Ała! Dobra, muszę stąd uciekać szybko. Run! Dobra, udało się. Ledwo co przeżyłem. Ciekawe, czy mogę wsiąść do samochodu, tak jak w GTA. Mamy tu idealną okazję, czyli samochód policyjny. Siemka. Tak, mogę! Blue, co jest grane? Wsiadłem do auta, dobra, jedziemy. Jedziemy, Blue jedzie w aucie. Co tu się dzieje? Jaki to jest chaos? To jest totalny chaos w tej gierce. Let's go. Wysadziłem autobus szkolny. Przepraszam, ale on był już totalnie zniszczony. Jest kolejny autobus szkolny. Rozwalamy, koniec szkoły. Koniec szkoły. Ale ta gra jest głupia. A few moments later. Nawet spoko gierka daje 3 gwiazdki na 5, bo było nawiązanie do GTA, było Rainbow Friends, wszystko się zgadzało. Escape Rainbow Friends Horror. Witamy w Rainbow Friends, to fantastyczna mała gra przygodowa. Pobrania 10 tysięcy. What the hell is going on here? Wszędzie są Blue. Totalne siema Blue, czy ty chcesz mnie zaatakować, czy jesteś przyjazny? O co tutaj chodzi? Siema Blue, halo, poczekaj, czemu ta... A, you die. Umarłem. Mamy 2 minuty i 45 sekund, żeby uciec z tego przerażającego magazynu. Te centrum handlowe jest totalnie dziwne, nie mam zamiaru stąd uciekać. Siema Blue. Au! Przywalił mi. Niestety gra była w pionie i nie zrobiła na mnie jakiegoś lepszego wrażenia, dlatego daję 1 gwiazdkę. Chapter 2. Rainbow Friends. Zapowiada się interesująco. Wejdź do ringu, aby zagrać. No oczywiście, że chcemy zagrać w chapter 2 Rainbow Friends, ale nic się nie dzieje. I czemu tam w oddali nie chcę nic kupować? Czemu tam w oddali jest Green? Słyszę w ogóle jakieś krzyki. Ej, czyli akcja chapteru drugiego może będzie rozgrywała się w szkole zalanej ketchupem. Podejdźmy tutaj. O! Co tu się właśnie odwaliło? Ktoś zrobił jumpscare? What? Ktoś zrobił jumpscare'a w szkole? Co tu się dzieje? Orange jest teraz 10 razy większy i włazi po ścianie? Natomiast fioletowy totalnie wyrósł ze szkoły z wentylacji. No i mamy oczywiście naszego ulubionego niebieskiego tęczowego przyjaciela, który stoi sobie po prostu w lesie i obserwuje. Natomiast na placu zabaw mamy żółtego tęczowego przyjaciela, który jest kaczką. No i w gruncie rzeczy nic poza szkołą i skakaniem w tym trybie nie da się zrobić. No niestety nie spodobało mi się, łapka w dół. Przykro mi bardzo. Nowa mapa, Rainbow Friends Chapter 2. Fanmade. Opis. Jest to wersja demo, dobrze wiedzieć. A, ile kolorów, czemu mam tylko 2 FPS-y tutaj? Ała. Co tu się dzieje? What the hell? To jest jeden wielki chaos. Tutaj nic nie działa. Zobaczcie, mamy 5 FPS-ów. Ktoś po prostu nawrzucał randomowych bloków i nawet nie ma tutaj Rainbow Friends. W oddali widzę zagubioną chatkę. Z komina unosi się stróżka dymu, co oznacza, że być może tęczowi przyjaciele zamieszkali na jakimś odludziu. Halo, dzień dobry, czy są tu jacyś Rainbow Friends? Najwidoczniej chyba nie ma nikogo w domu. Nie oszukujmy się, w tym trybie nawet
nawet nie było Rainbow Friends, nawet nie było Blue, żeby chociaż Blue ktoś wstawił. Tragedia i porażka, łapka w dół. Rainbow Friends Chapter 2 by Enchanted Enjoyment. 21 łapek w górę i 46 w dół. Rainbow Friends Chapter 2. A więc jesteśmy i od razu goni nas Blue. What? Green rozwala chatkę? Gdzie my jesteśmy? Czy to jest ten dziwny świat? Możliwe, totalnie to może być dziwny świat, ale Blue, daj mi spokój. Daj mi spokój, chłop jak mnie goni, patrzcie. Nie, to jest jeszcze Orange. Spadamy, spadamy, nie wiem, to jest jakaś wielka chata. Może ucieknę przed nim tu na górę. Może nam się uda. Uwaga, o, schody. Schody mnie pokonają, nie. Nie chcę zostać dorwany przez Blue. O, dobra, tu jest jakiś w ogóle Withered Blue. Udało mi się, mamy chwilę spokoju. Tak więc podejdźmy do naszego zielonego tęczowego przyjaciela i zobaczmy, co on tutaj robi. Panie tęczowy przyjacielu, czemu ty rozwalasz tą chatkę? Albo czemu ją rozwaliłeś? I czy ty w ogóle masz jumpscare? Nie, ktoś po prostu wstawił rozwaloną chatę i na to umieścił zielonego tęczowego przyjaciela. I mamy też pomarańczowego. Siemanko. Jakie to jest creepy, co to jest? Nawet nie masz jumpscare'a. Jestem ciekaw, czy ten wielki Withered Blue ma jumpscare'a. Uwaga, przekonajmy się, widzowie. Nie, on po prostu skacze, kiedy do niego podejdzie. Au, au! A tutaj na samej górze możemy sobie kupić jakieś fantastyczne dodatki, a w zasadzie możemy je wziąć, bo są totalnie za darmo. Tak więc bierzemy wszystko, zakładam wszystko, co się da. Widzowie, jak za darmo to biorę. Oh my god, co ja zrobiłem ze swoją postacią? Szczerze? Nie było tak źle, nawet całkiem fajnie się bawiłem. Gonił mnie Blue, więc jakby nie będę narzekał, łapka w górę i lecimy dalej. Rainbow Friends Chapter 2 by Hagiwagi 10101. A na miniaturce mamy Pink, która do złudzenia przypomina Kissimissi, więc to może być coś ciekawego. No i oczywiście mało łapek w górę i bardzo dużo łapek w dół. Zaczynamy w miejscu, na którym zakończył się chapter pierwszy, czyli ucieczka z fabryki. I możemy wyjść do lasu? W tym kierunku prowadzi ścieżka do dziwnego świata. To jest chyba najlepszy tryb, w jaki grałem. Mroczny las, który musimy przekroczyć, aby dostać się do dziwnego świata. Brzmi to ciekawie. Tędy do dziwnego świata. Więc stajemy tu i... Czyli po wyjściu z fabryki musimy wsiąść do auta i pojechać autostradą do dziwnego świata, który będzie gdzieś tam na końcu. Ale mamy Teslę czerwoną, kurczę, na bogato. I chyba dojechaliśmy. Nie spadłem do przepaści. Halo, ja chcę do dziwnego świata. I zaczynamy od początku. Uciekając z fabryki ukradliśmy czerwonemu doktorkowi jego czerwone auto. Jak widzicie, jest to oczywiście Tesla. A na końcu będzie dziwny świat, do którego próbowaliśmy się dostać. Stop, musimy przejść przez niebezpieczną kładkę nad przepaścią. Oj, i zaraz tam powinien być chyba dziwny świat, o ile się nie mylę. Czy to jest jakiś obby? Wow, różowe ręce zabierające. Tak, pewnie to jest różowy tęczowy przyjaciel. Siemanko, Purple, co tutaj robisz? A, czyli Purple jednak idzie za nami do dziwnego świata. Siema, mam nadzieję, że nie masz jumpscare'a, ale dla widzów sprawdzimy to. Okej, jest bezpiecznie. Tyle, że teraz straciliśmy nasze auto i musimy cały ten kawał iść na pieszo. Wejście do dziwnego świata. Jakiś ziomeczek tutaj na nas czeka. Siema, idziemy przez te wentylacje, aby dostać się do dziwnego świata. W końcu nasze upragnione miejsce w zasięgu wzroku. Jeszcze tylko ostatni zakręt i przepraszamy, zamknięte? Ale jak to zamknięte? Ja taki kawał przeszedłem tylko po to, żeby przeczytać znak przepraszamy, zamknięte. Update. Rainbow Friends Chapter 2. Dużo łapek w górę, bardzo mało łapek w dół. O, to może być ten legendarny tryb. No i jesteśmy w dziwnym świecie Mami Long Legs. Zniszczony autobus? Nie! To wygląda kiepsko. Ktoś po prostu nastawiał randomowych modeli wszędzie. I ta Mami Long Legs na górze. Przepraszam bardzo, co tu robi Sonic na kibelku i czemu? What? Nie mam pojęcia, co ktoś miał w głowie robiąc ten tryb, ale tak, ten Sonic robi potężną kupę.